Dariusz Bogdan, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska, został prezesem Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Instytucja ta według niego nie powinna kojarzyć się wyłącznie z doskonałą infrastrukturą. Dariusz Bogdan nowe stanowisko dzierży od zaledwie dwóch tygodni. W nowej roli, jak sam powiada, czuje się bardzo dobrze, choć wie, że czekają go niemal same wyzwania. Park Naukowo-Technologiczny rozszerza ofertę o nowe, częściowo komercyjne usługi, które trzeba umiejętnie połączyć z misją, którą jest pomoc przedsiębiorcom. Tak rzeczywiście dzisiaj mijają dwa tygodnie odkąd <laughs> przepraszam bardzo. Odkąd y, tutaj mam mam ten zawsze być prezesem, y, zapoznałem się ze wszystkimi istotnymi obszarami funkcjonowania parku wydaje mi się, że będziemy sporo obszarów optymalizować. No i oczywiście wdrażać zupełnie nowy biznesowy plan funkcjonowania parku naukowo-technologicznego Sowoka. Najważniejsze jest to, że chciałbym zmienić sposób postrzegania. Dla mnie najważniejsi są ludzie. Park to jest doskonała infrastruktura techniczna, tylko że wszystkie przewagi konkurencyjne się wyczerpują wykorzystanie tej infrastruktury Również wydaje mi się, aby park mógł funkcjonować dobrze, trzeba wykorzystać ten potencjał ludzi, którzy są tutaj zatrudnieni. Będziemy budowali park na bazie sześć takich głównych priorytetów. Kompetentni ludzie, dobry biznes, kierunek wschód, nauka, sieć współpracy no i oczywiście to, co w biznesie jest niezwykle istotne, łód Chciałbym, aby duża część działalności parku Została skomercjalizowana. To znaczy, będziemy adresowali usługi dla przedsiębiorców. Nie będzie to tylko i wyłącznie wynajem powierzchni, ale usługi, które posiadają charakter już zaawansowany. No i mam nadzieję, że, że nam się powiedzie. Nowe nieodpłatne usługi to już od przyszłego miesiąca dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych udostępniona zostanie sala Centrum Polska Wschód, gdzie będą mogły odbywać się rozmowy biznesowe. Dla studentów PWSZ i Politechniki Warszawskiej dostępni będą kreatorzy biznesu, podczas pełnionych przez siebie dyżurów będą tworzyli biznes plany. Podobną usługę, tyle że odpłatnie park ma świadczyć też. U siebie. Instytucja chce do granic możliwości wykorzystać warunki lokalowe, jakimi dysponuje, dlatego też od przyszłego miesiąca wprowadzi kompleksową obsługę konferencji i spotkań. Park nie tylko będzie oferował wynajem sal, wynajem infrastruktury, ale również... Wszystko to, co jest około tego, czyli zakwaterowanie w hotelach, jeżeli będzie potrzeba tłumaczy, hostessy, catering, z taką szeroką usługą będziemy wychodzili. No i oczywiście wykorzystanie innych elementów infrastruktury. Chcielibyśmy rozpocząć proces akredytacji naszych laboratoriów. Tutaj liczę na bardzo daleko idącą współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach. Chciałbym podpisać takie porozumienie, które będzie mówiło o komplementarności badań naukowych. Prezes chce też zaoferować konsulting i doradztwo. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę przeobrazili się z firmy, która jest usługodawcą na usługobiorcą. Będziemy startowali w tych projektach, w których, w których istotne jest to, aby, aby służyć dobrą radą i profesjonalną opinią. Podlegli Dariuszowi Bogdanowi pracownicy, mogą spać spokojnie. Dla każdego z nich znajdzie się tutaj miejsce, nie są planowane zmiany kadrowe. Nowy prezes nie jest w suwałkach osobą anonimową. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 6, a także do liceum ogólnokształcącego numer 1 imienia Marii Konopnickiej do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Ci, którzy oglądają ten program i są w moim wieku albo, albo starsi na pewno, na pewno pamiętają takie osoby jak pani dyrektor Szynkowska, pan, pan dyrektor i profesor Franciszek Łaskowski, pan Janusz Augustynowicz, pani Rzemieniewska. To byli moi nauczyciele. Myślę, że również to, to, że byli tacy absolutnie wymagający, też ukształtowało pewnego rodzaju twardość w życiu. W życiu. Nigdy w życiu nie zapomnę tego czasu, który tutaj spędziłem. Potem odbył studia na Politechnice Warszawskiej, gdzie na Wydziale Informatycznym skończył najpierw mechatronikę, a potem zarządzanie informatykę i telekomunikację. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku dyrektora od IT w jednej z agencji płatniczych Unii Europejskiej. Potem na 7 lat wszedł do rządu Donalda Tuska jako wiceminister gospodarki. Był też wiceprezesem zarządu spółki zajmującej się przesyłem gazu. Co skłoniło go do przyjęcia aktualnej pracy w Suwałkach? Zawsze kręciło mnie, kręciło mnie przedsiębiorczość, zawsze kręciło mnie startupy, nowe technologie, w związku z tym kiedy zostałem, dostałem taką propozycję aby, aby spróbować w parku znam, że to jest absolutnie doskonały pomysł. Jak stwierdził prezes ważny jest... Łód szczęścia, mam nadzieję, że pani redaktor i wszyscy, wszyscy telewizowie będą otrzymali za mnie i za park kciuki.